Wczoraj mówiliśmy o tym, jak ważne jest świadectwo, prawda, że nie dzielimy się świadectwem po to, żeby, że tak powiem, uprawiać jakiś ekshibicjonizm, po to, że, nie wiem, mam wewnętrzną potrzebę taką li tylko, ale po to, żeby kogoś budować, to znaczy pociągać do wiary. Jak święty Paweł mówił, niech z ust waszych wychodzi zawsze mowa budująca. Dlatego bardzo ważnym elementem w życiu duchowym jest też słuchanie świadectw, to znaczy tego, jak Bóg działa w życiu drugiego człowieka. I dzisiaj również chcielibyśmy, abyście usłyszeli jedno świadectwo, o którym trochę bliżej powie brat Bartosz. Przed nami Magdalena Myjak, zapraszamy, i związana jest ze wspólnotą Mocni w Duchu. Swoje życie też ofiarowała po Bogu poprzez konsekrację, o czym więcej opowie. I dlatego, żeby dobrze jej się mówiło, mogła otwierać się na Ducha Świętego, to powstajmy. I powtarzajmy, wyciągając rękę, jeśli ktoś ma taką odwagę w jej stronę. Duchu Święty. Możemy powtarzać. Duchu Święty. Prosimy Cię o Twoją obecność na czas tego świadectwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dzięki. Słuchajcie, ja mam pierwsze pytanie do panów akustyków. Czy jak sobie będę z tym łazić, to będzie wielkie fopa? Nie, fantastycznie. Będę potrzebowała asystentów. Pierwszy asystent będzie potrzebny do mierzenia czasu, czyli musi mieć zegarek. Ty się zgłaszasz? Super, po 10 minutach podnosisz rękę do góry i mi machasz, dobra? Bo ja mam tutaj zestaw rzeczy do powiedzenia i muszę się zmieścić w określonym czasie, więc podzielimy to sobie na etapy. I na sam początek chciałam prosić, czy znajdzie się tutaj jakaś siostra zakonna, która mogłaby na chwilę do mnie przyjść? O, odważna siostra zakonna, fantastycznie. A czy ostała się jeszcze jakaś bezhabitowa siostra zakonna, która mogłaby na chwilę do mnie przyjść? Jest, jest, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jakby się jakaś znalazła, jakbyście jakieś wiedzieli, to możecie poprosić. Jest? Super, to zapraszam. Zapraszam obydwie siostry do mnie tutaj na schodek. Będzie mała prezentacja, może na górze będzie lepiej widać. Jak ma siostra na imię? Siostra Celina. Fantastycznie. Tak, tak. A siostra jak ma na imię? Kinga. Kinga. Siostra Celina, siostra Kinga. Siostra Kinga jest w trakcie formacji, więc habit będzie, ale na razie nie ma. Dobrze, słuchajcie, na razie siostra Celina i ja. Znajdź 5 różnic. Pierwsza. Strój. Fantastycznie. Druga. Powołanie. Trzecia. No dobra, jakiekolwiek różnice. Strój, powołanie. Okej. Okay. Siostra bezhabitowa. Znajdź 5 różnic. Powołanie. Już nie jest tak prosto, nie? Nie ma habitu, no ale ja też nie mam, a to chodzi o różnicę między nami, nie? Inne bluzki. O właśnie, inne bluzki. O. Ja mam obrączkę. Siostra Kinga nie ma. Siostra Kinga ma spódnicę, ale ja też czasem mam spódnicę, tylko nie dzisiaj. Dobrze, bardzo dziękuję siostrom za tę prezentację, wielkie brawa. O co mi chodziło? Skąd taki pomysł, skąd zaproszenie sióstr? Dlatego, że w pewnym sensie to też są moje siostry. Ponieważ ja jestem świecką osobą konsekrowaną. Czyli na czym to polega? Polega to na tym, że żyję tak jak siostra zakonna trochę, bo też ślubowałam, że nie będę miała męża, że będę służyć Panu Bogu, jakby, że moje życie jest do dyspozycji w służbie Panu i to jest taka decyzja już na całe życie po ślubach wieczystych. Natomiast no zasadniczo nie wyglądam. Chyba. Może mam to gdzieś napisane na czole, no ale na pewno nie w taki sposób oczywisty. Jakbyście się bliżej mi przyjrzeli trochę, to akurat mam troszeczkę pomalowany kawałek oka, bo mogę, nie muszę, ale mogę. Mam obrączkę, która zasadniczo nie różni się niczym od obrączek, które mają małżonkowie, no poza tym, że każdy ma jakąś tam inną z jakimś tam grawerem albo nie, nie, już jaką sobie wybierze. I to jest taka śmieszna historia, bo jak właśnie już miałam mieć śluby wieczyste i poszłam do jubilera, no bo ja swoją obrączkę musiałam sobie kupić sama, nie?
no to tam pani mi pokazuje różne modele i mówi, no w parze, jak są obydwie, to jest promocja. Mówię, ale ja chcę tylko jedną. No to pani była w lekkiej konsternacji, bo to się rzadko zdarza, żeby ktoś przychodził i kupował jedną obrączkę. I o co chodzi w ogóle z taką formą życia? To jest zasadniczo dobre pytanie. Taka forma życia była obecna w pierwszym kościele, u początków chrześcijaństwa. I w Piśmie Świętym są takie wzmianki o kobietach, które żyły i oddawały swoje życie na służbę Panu Bogu, o świętych, nazywano ich świętymi też kobietami. Na przykład w Dziejach Apostolskich są wspomniane takie kobiety, które mieszkały przy wspólnocie i działały na rzecz po prostu Bożych rzeczy. Potem ta forma życia, jak się rozwijały formy monastyczne, formy zakonne, po prostu ustąpiła miejsca formom zakonnym. Na pewno wiecie też z historii albo z języka polskiego, że przez wiele lat i w wielu wiekach było tak, że kobieta niezamężna, bez opieki rodziny, też nie miała za bardzo możliwości utrzymania się, nie? No bo kobiety nie pracowały, albo pracowały w jakichś takich podrzędnych zawodach, więc jeśli nie była związana ze wspólnotą żadną, ani nie miała bogatej rodziny, ani nie miała męża, no to zasadniczo było jej bardzo trudno funkcjonować. Więc kiedy Kościół rozwijał formy zakonne, czas średniowiecza, to wszystkie te indywidualne formy ustąpiły na rzecz form zakonnych. I tak naprawdę powrót takich świeckich konsekracji to jest dopiero XX wiek. Dopiero po Soborze Watykańskim II. I teraz bardzo specjalistyczne pytanie, czy ktoś z was kojarzy, kiedy był Sobór Watykański II? Brawo, 1955-60. Sama nie pamiętałam, tylko że w latach 50. 60. Super. Słuchajcie, i po Soborze Watykańskim II pojawiły się takie formy i takie pomysły, najpierw w Ameryce, bo tam były pierwsze konsekracje dziewic świeckie, a w Polsce dopiero w latach 70. był jakiś pomysł i dopiero w 70. czy w 91. roku była pierwsza konsekracja w Krakowie, takiej kobiety w świeckiej formie. To się nazywa dziewica konsekrowana, tak stricte, jeśli chodzi o terminologię. W mojej Łodzi, w której mieszkam, pierwsza konsekracja była w 1996 roku, a moja była w 2015. I obecnie w Polsce jest ponad 300 takich osób, które wybrały taką formę życia. My sobie pracujemy tam, gdzie chcemy. Nie muszę wcale pracować przy kościele. Mieszkam też tam, gdzie chcę i z kim chcę. Mogę być związana z jakąś wspólnotą, ale to też wybieram sama. Konsekrację składam na ręce biskupa. Biskup diecezji musi wyrazić zgodę. Uczestniczę w formacji, w każdej diecezji ona wygląda troszkę inaczej. W mojej diecezji z moimi współsiostrami spotykamy się raz w miesiącu na takiej formacji, mamy też jakieś tam skupienie, rekolekcje. I zasadniczo moje życie wygląda w ten sposób, że mówię brewiarz, podobnie jak większość osób żyjących w zakonach albo księży. Ja akurat się modlę jutrznią i nieszporami, ale to nie jest też obowiązek, który mam, tylko taki sposób, żeby być w jedności z Kościołem. I ja akurat pracuję w ewangelizacji, bo jestem związana ze wspólnotą i z zespołem Mocni w Duchu. Jestem muzykiem, oprócz tego uczę też w szkole w zwykłej podstawówce dzieci muzyki. I na przykład u mnie w szkole nie wiedzą, że jestem osobą konsekrowaną. Nie jest to sekret, dlatego że obrząd konsekracji to jest publiczne nabożeństwo, w sensie każdy może wtedy przyjść do kościoła, udziela go biskup. Natomiast nie mam obowiązku przyznawania się. Nie mam obowiązku zachowywania sekretu, natomiast no, ponieważ nie mam tego napisane na czole, no to nie jest to zazwyczaj pierwsza informacja, którą podaję o sobie. Jak już ktoś mnie pozna, to wtedy tak. No i można by powiedzieć, ale jej fajnie, sobie żyje życiem konsekrowanym, jest blisko Pana Boga, ale nie ma żadnego zakonu, nikt jej nie każe, może sobie robić co ma ochotę, w ogóle nie ma ślubów posłuszeństwa, w ogóle żyć nie umierać, po prostu taka reklama.
teraz będzie antyreklama, jestem sama, nie wiem, jak kiedyś umrę, to znajdą moje truchło, po prostu po 3 miesiącach, nie, no po prostu będę stara, nie będę mogła pracować, to nie mam dzieci, nikt mnie nie utrzyma, może mój brat mnie będzie kochał, a może nie, no nie wiem, jak będzie, zobaczymy. Póki jeszcze, wiecie, mam siły, to się jakoś sobą zajmę, a potem co, no na starość w tych zakonach to chociaż jakieś miejsce mają, jeśli im ktoś da, a mi to nie wiadomo. Więc w zależności od tego, co was bardziej pociąga, możecie albo iść w kierunku reklamy, albo w kierunku antyreklamy. Ja wam mogę tylko powiedzieć, w jakim kierunku ja poszłam. I w moim przypadku ja nie planowałam życia konsekrowanego. To nie jest tak, że jakoś od dzieciństwa tak sobie myślałam, jak to by byłoby wspaniale być tak blisko Pana Jezusa. Są mi takie historie, one są bardzo piękne. Natomiast mnie powołanie do życia konsekrowanego jakoś tak po prostu spotkało. Wiedziałam, że jest taka forma jak indywidualna konsekracja kobiet, więc gdzieś to tam z tyłu głowy miałam. I w pewnym momencie życia, jakoś tak jako taka 19-latka, 20-latka, jakoś podejrzanie zaczęła mi się podawać modlitwa brewiarzowa. W sumie nie wiedziałam zupełnie dlaczego. Najpierw było tak, że wiecie, na tych wszystkich spotkaniach, rekolekcjach, jak się tak idzie na to jutrznie i w ogóle jedno oko otwierasz i oni coś tam śpiewają, nie wiesz za bardzo co i tak sobie przysypiasz przy tym i to najpierw takie dziwne dla mnie było, że muszę wstać rano, a potem zaczęło mi się podobać. I w pewnym momencie podjęłam sobie taką decyzję, mówię, a ja sobie kupię taki brewiarz i tak nic nikomu nie powiem i tak sobie będę odmawiać taką jutrznię w domu. No i to był taki początek. Potem pojechałam na takie rekolekcje. Ja jestem wychowanką jezuickiej duchowości i w jezuickiej duchowości są takie rekolekcje w milczeniu, rekolekcje ignacjańskie, gdzie się, wiecie, zostawia telefon, odcina wszystko, laptopy, relacje, masz tylko rozmowy codziennie 15 minut z jedną osobą i tak sobie jedziesz na tydzień. Okazuje się, że słońce w tym czasie nie przestaje wcale wschodzić i zachodzić, co dziwo. I ja na takich rekolekcjach była tam zachęta do tego, żeby się przyglądać swojemu powołaniu. Ja na nie trafiłam, jak miałam 21 lat. Więc pierwszą rzeczą, którą powiedziałam na rozmowie, powiedziałam, że ja się nie będę niczemu przyglądać, dzięki, bo ja mam 21 lat, to w zasadzie, no to jeszcze jest daleka droga do jakiegoś, wiecie, powołania, nie? I wtedy ksiądz mi bardzo mądrze powiedział, bo powiedział mi, słuchaj, nie musisz oczywiście się niczemu przyglądać, ale jak masz 21 lat i nie masz żadnej presji, to jest najfajniejszy moment, żeby się przyglądać. No bo jak już masz właśnie, nie ujmując nikomu, 35, to już jest trochę tak, że no bardzo chcesz wiedzieć, co z tobą, no bo jak ciągle nie wiesz, to masz poczucie, że coś, no nie wiem, że jednak coś musisz. A jak masz 14, 15, 16, 17, 18 i jeszcze trochę, to wszystko jest jeszcze tak otwarte, że w ogóle nie ma żadnej presji, bo zdążysz 5 razy skręcić. Nawet jak się czemuś przyjrzysz. I powiem wam, że na tych rekolekcjach ja tak pierwszy raz chyba stanęłam przed Panem Bogiem, mówię, no dobra, no to przyjrzyjmy się, co ja tak mam w sobie. I wydarzyło się coś bardzo dziwnego, ponieważ ja miałam jakąś taką wizję, w ogóle wiecie, powołanie, to jest takie straszne słowo, nie? Nie wiem, czy jak wysłyszycie powołanie, to od razu coś takiego wyrasta po prostu. I mnie się wydawało, że powołanie jeszcze do życia konsekrowanego, nie wiem, do zakonu, do kapłaństwa, to jest także taki promień światła, jak na świętych obrazkach. Po prostu tak skanuje tłum, skanuje tłum, skanuje tłum i nagle mówi taka wielka łapa, ty będziesz moja. A na tych rekolekcjach miałam takie poczucie, że staję przed Panem Bogiem na modlitwie, po prostu, a On wyciąga do mnie rękę i pyta się mnie, czy chcesz? Czy ty masz ochotę? Czy chciałabyś? I największy szok mojego życia to było odkrycie, że ja chyba bym się chciała temu przyjrzeć, że to jest coś, co mnie ciekawi, pociąga, jakoś fascynuje, że to może być jakaś po prostu przygoda dla mnie. I cały ten tydzień, w którym jakby nikt mi nie powiedział słowa z zewnątrz, to było odkrywanie w moim sercu, że kurczę, Panie, ja chcę. I to jest moje chcę.
to jest moja ciekawość, moje pragnienie, jakaś taka, nie wiem, zachłanność w tym, żeby pobiec za tobą, żeby z tobą iść. I być może tak masz wcale nie w temacie życia konsekrowanego, może tak masz odnośnie małżeństwa. To jest to pytanie, z którym Bóg staje przed nami. Czy chcesz? Czego chcesz? Co ci się śni po nocach? Za czym tęsknisz? O czym marzysz? Zobaczcie, że w tym pytaniu nie ma pytania, czy umiesz, czy dasz radę, czy się nadajesz. Bo niezależnie od tego, o jakim powołaniu myślisz, to ja ci powiem od razu, nie umiesz, czasami będą takie momenty, że nie dasz rady i nie nadajesz się, bo nikt z nas się od tego do niczego nie nadaje od tak, wszystkiego się uczymy. Małżeństwa też się trzeba nauczyć. Jak nie wierzycie mi, to spytajcie ludzi, którzy są w małżeństwach. Oni się lekko zdziwili na jakimś etapie. Nie znam nikogo, kto by się lekko nie zdziwił. Nie znam nikogo, niezależnie od powołania, czy to jest matka, ojciec, ksiądz, siostra zakonna, kto nie miałby przynajmniej jednego momentu, w którym myślał sobie, nie, to jest nie dla mnie. Ja nie jestem czymś takim, jakim chciałam być. Więc tu nie ma pytania o to, czy dajesz radę, czy podołasz. Tu jest pytanie, pierwsze pytanie jest pragnienie twojego serca. Bo pragnienia i marzenia to jest ten sposób, w jaki Bóg komunikuje się z tobą i to jest ten sposób, w jaki Bóg komunikuje się ze mną. Dobrze, potrzebuję teraz drugiego asystenta od czasu. Super. Kolejne 10 minut mi odliczamy, dobrze? Po 10 minutach machasz do mnie, żebym ja wiedziała, że coś się dzieje. Dobra. Natomiast niezależnie od tego, jakie powołanie życiowe jest przed wami, bo ja już moje mam wybrane do konsekracji, jakby poszłam, zaczęłam składać śluby. W przypadku konsekracji takiej w indywidualnej formie jest tak, że prawo kanoniczne mówi o tym, że przed 25 rokiem życia nie można podjąć żadnych ślubów wieczystych. Poza jakimiś tam, wiecie, wybitnymi przypadkami świętych, ja do nich nie należę. Więc wiedziałam, mając 21 lat i składając pierwsze śluby czasowe, z takich ślubów czasowych może zwolnić ksiądz na spowiedzi, no a jak nie, to po prostu czekasz, aż ci wygaśnie, tak? Wiedziałam, że przez kilka najbliższych lat przynajmniej jeszcze nic nie zrobię takiego wiążącego, więc wiedziałam, że mam czas. I to jest bardzo piękne, dać sobie czas na dojrzewanie. Ja mam poczucie takie, że Bóg mi dał dużo czasu na dojrzewanie w moim życiu, ponieważ ja od momentu złożenia pierwszych ślubów, kiedy miałam 21 lat, do momentu konsekracji wieczystej, czyli kiedy miałam lat 28-9, no to minęło 8 lat w moim przypadku. I po drodze mi się zdarzył jeszcze jakiś kryzys, jeszcze jakieś zakochanie, o tym też powiem potem, jeśli zdążę. I to było bardzo dobre dla mnie, bo ja w tym czasie zdążyłam pójść na studia, zdążyłam je skończyć, zdążyłam złapać pracę, wyprowadzić się z domu, jakby przejść te wszystkie takie naturalne etapy rozwojowe. I na każdym z tych etapów miałam poczucie, że Bóg mnie prowadzi, że się rozwijam. Bo powołanie twoje, jakiekolwiek by nie było, to zawsze jest powołanie do bycia bardziej sobą. Bóg pragnie dla ciebie tej drogi, na której będziesz mógł i mogła być bardziej sobą. Najlepszą wersją samej siebie. I mam teraz dobrą wiadomość dla niektórych. Jeśli myślisz sobie, że na przykład w środku nocy przychodzi do ciebie anioł i mówi ci, Lusiu, nie musisz iść do zakonu, a ty myślisz sobie, to raczej nie jest powołanie. Powołanie jest czymś, czego pragniesz, na co czekasz, co cię choć trochę intryguje. Chociaż znam taki przypadek, na przykład mojej koleżanki, która bardzo chciała iść w życie konsekrowane, no ale przyglądając się temu, odkryła, że tak naprawdę to ona chce iść w życie konsekrowane, bo ma wielki lęk przed mężczyznami. Jak popracowała nad tym, żeby uporządkować lęk przed mężczyznami, no to okazało się, że jednak wolałaby być żoną. No i jest dzisiaj żoną i matką i jest bardzo szczęśliwa. Inny przykład mojego kolegi ze wspólnoty, który nie wiedział za bardzo, co ze sobą zrobić. I w okolicach 30 roku życia odkrył, że ma powołanie do zakonów jezuitów. Poszedł na wspólnotę, powiedział płomienne świadectwo o powołaniu, wstąpił do nowicjatu,
Po 6 miesiącach wystąpił, po roku był zaręczony z koleżanką, dzisiaj też jest mężem, ma dzieci. Natomiast na etapie tych zaręczyn on jakoś był taki bardzo zły. I usiadł kiedyś przed Panem Bogiem na modlitwie i powiedział mu: Panie, no super, jest ta moja dziewczyna, jest bardzo dobrze, natomiast moje pragnienie pójście za tobą do zakonu było szczere. No więc o co chodzi? Po co to było? I Bóg mu o dziwo odpowiedział i odpowiedź brzmiała: żebyś się wreszcie ruszył z miejsca. I on zrozumiał, że na tamten moment życia było mu dużo łatwiej zostawić wszystko i wstąpić do zakonu, niż zabrać się za szukanie dziewczyny. Więc czasem nie jest ważne, co zrobisz, ale ważne, żebyś dał sobie i dała przestrzeń na to, żeby pójść do przodu. Bóg jest po twojej stronie, to nie jest jakieś, wiecie, to nie są puzzle, że jak nie ułożysz wszystkich elementów, to jest game over. Nie wiem, czy widzieliście, jak dzisiaj wyglądają kostki Rubika. Jak ja byłam dzieckiem, to one wszystkie były kwadratowe. A dzisiaj to już widziałam wszelkie formy i to ciągle można układać. Po prostu nie wszystko jest kwadratem, twoje życie też nie musi być. Będziecie szukać z Bogiem takiego kształtu, który jest dopasowany do ciebie. I jeśli ja znalazłam, to uważam, że każdy znajdzie. Naprawdę. Jeśli nie ma takiej formatki, w którą się dzisiaj mieścisz, to znaczy, że no, trzeba ją stworzyć. I Bóg ją będzie tworzył dla ciebie. Bo On jest kibicem twojego życia i jego twórcą. On ci daje też możliwość współtworzenia. Natomiast niezależnie od powołania życiowego, każdy z nas, jako chrześcijanin, jest powołany do tego, żeby służyć. To znowu jest zestaw dużych słów, natomiast myślę, że każdy z nas ma w sobie coś takiego, że chciałby coś dać. Kto z was ma jakieś marzenie, jakiekolwiek? Ręka do góry. No dobrze, zdrowe dzieci. Bardzo słusznie. Słuchajcie, dobra wiadomość. Marzenia i pragnienia to jest język, którym komunikuje się z tobą Bóg odnośnie twojego życia. To jest język Boga w tobie, twoje marzenia. Chcesz być Rihanną? Bardzo proszę. Chcesz być jak Ronaldo? Bardzo proszę. Chcesz mieć normalnego męża? To też jest fajne marzenie. Proszę, tak? To jest język komunikacji. On bardzo dużo mówi o tobie. To nie jest ważne, czy to jest realne marzenie. Ja miałam takie marzenie, które się zrodziło we mnie na jakimś etapie życia zupełnie niespodziewanie, że zechciałam być muzykiem. Skąd mi się to wzięło? Nie wiem. U mnie w domu zawsze się grało i śpiewało. Natomiast, no wiecie, no, dorabiali sobie na weselach. Nikt tego nie traktował serio. Ja na pewnym etapie mojego życia przyjechałam do Łodzi, o tym etapie też zaraz troszkę powiem, i okazało się, że w tej Łodzi no, poznałam bardzo wielu ludzi, którzy studiują muzykę. Ja sobie coś tam zawsze grałam, śpiewałam w różnych scholach, w różnych jakichś tam formacjach i wydawało mi się, że ja w ogóle bardzo dużo umiem. I jakoś tak jak poznałam tych ludzi, którzy są muzykami zawodowymi, to było, wiecie, z takiego balonika, zrobiło się takie bo ja się zderzyłam z tym, mówię, Boże, w ogóle, dlaczego to mnie nie słucha, co ja śpiewam? Dlaczego ja w ogóle nigdy tak nie będę grała jak ci ludzie i w ogóle o co chodzi? Ja po prostu nie wiedziałam, że muzykę można na takim poziomie uprawiać. I to był bardzo taki ciężki moment, bo w pierwszym momencie to się obraziłam, mówię, no to nie będę w ogóle tego robić. W drugim zobaczyłam, że bardzo bym chciała jakoś się rozwinąć. Przyszłam do zespołu Mocni w Duchu, zaczęłam śpiewać, zaczęłam widzieć, że kurczę, to co umiem, to jest chyba troszkę za mało, żeby jakoś robić to, co chciałabym robić. No i zamarzyły mi się studia muzyczne. Więc fantastycznie pomyślałam sobie o takich studiach, które są przygotowują do prowadzenia zespołów, też bardzo taki szeroki kierunek. Weszłam na stronę internetową, patrzę na pytania, na egzaminy wstępne. I na tym się skończył mój zapał, bo nie zrozumiałam poleceń. Ja troszkę czytałam nuty, bo byłam po jakimś tam ognisku muzycznym, ale w ogóle jakiś tam egzamin z harmonii, z kształcenia słuchu, czytam, w ogóle niby po polsku, ale ja nie wiem o czym. No i tak się skończyło moje marzenie, zanim się zaczęło. Natomiast to było coś takiego, co naprawdę głęboko we mnie pracowało.
Ja w międzyczasie zaczęłam jedne studia, rzuciłam, zaczęłam drugie studia, rzuciłam. Zaczęłam jakąś weekendową szkołę muzyczną, którą w końcu też rzuciłam. Ale jakby to marzenie we mnie tak narastało, narastało, narastało. I w pewnym momencie powiedziałam o tym jednemu mądremu przyjacielowi, który był księdzem, który mnie trochę spowiadał, który mnie słuchał. Warto kogoś takiego mieć w swoim życiu, wiecie? To nie musi być zawsze ksiądz albo siostra zakonna, ale mądrego przyjaciela, który jest wprowadzony w to, co się dzieje w tobie i który razem z tobą towarzyszy ci i patrzy trochę z boku na to, co się dzieje. W zakonach często osoby mają ten przywilej, że mają taką osobę, albo spowiednika, albo tak zwanego towarzysza duchowego. Natomiast nie będąc w zakonie, a będąc człowiekiem, który rozwija swoją wiarę, warto kogoś takiego też mieć, nawet na jakiś etap życia. Już sam fakt, że chodzisz do kogoś regularnie i opowiadasz o tym, co się zmieniło albo co się nie zmieniło, jest bardzo porządkujący. I ten mój przyjaciel ksiądz powiedział mi, słuchaj, ja słyszę, że ty masz takie marzenie, po prostu idź i zdawaj. To już było po jakichś kilku latach mojego jakiegoś przygotowywania się, do uczania się. Powiedział mi, nie zdasz, to będziesz wiedziała, co masz jeszcze do zrobienia. Poszłam. I okazało się, że zdałam. Udało mi się dostać. No jakimś tam, wiecie, jednym z ostatnich miejsc, no ale pamiętam, że chodziłam tak, jakby mi się ziemia paliła pod stopami. Bo to było takie niezwykłe dla mnie, że mogłam się dostać na Akademię Muzyczną. I powiem wam, że to mnie jakoś bardzo przejmuje, że ja te studia skończyłam z oceną celującą. I jeden, i drugi stopień. Nie dlatego, że jestem wybitnym muzykiem. Bo zajmuję się tym zawodowo i bardzo często widzę, jak bardzo nie jestem. Ale dlatego, że Bóg miał takie marzenie o mnie. Albo chciał współtworzyć moje marzenie. I nie wiem, jak bardzo porozbijane jest twoje życie, ale ja mam takie doświadczenie, że ze wszystkich porozbijanych kawałków, porozbijane kawałki szkła, wiecie, czym są porozbijane kawałki szkła? To jest materiał na witraż. Jak jesteście w kościele, spójrzcie kiedyś na witraż. To jest nic innego jak porozbijane kawałki szkła ułożone w odpowiedniej kolejności. Jeśli czujesz się dzisiaj jak porozbijana tafla szkła, to po prostu znaczy, że twój witraż jeszcze nie ma ramy. Natomiast może to jest ten moment, gdzie Bóg staje przed tobą i mówi ci, patrz i klaszcz, bo teraz zaczynamy układać tę historię dla ciebie. I właśnie trzecia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, bo też ta moja droga w mocnych w duchu, ona wcale nie była taka usłana różami, wiecie, najpierw chodziłam to na próby, po prostu śpiewałam i potem jak miała być pierwsza posługa, to wiecie, na czym polegała moja pierwsza posługa w mocnych w duchu? Były toalety do umycia przed warsztatami dla dzieci. Więc trzeba było iść i umyć toalety. I to jest bardzo piękne w służbie Panu, że czasem myślisz sobie, że jesteś już nie wiadomo kim, bo taką drogę przyszedłeś, albo że masz tutaj fantastyczny talent w prawo, w lewo, z góry w dół. A Bóg ci wtedy mówi, dobrze mój miły, dobrze moja miła, ale najpierw trzeba umyć toalety, żeby ci fantastyczni uczestnicy warsztatów muzycznych mogli skorzystać z czystych. I to bardzo przywraca właściwe miejsce, bo jeśli moje serce chce służyć, to toalety też da radę umyć, nawet jeśli jestem muzykiem i to się wcale nie kłóci. No a właśnie ostatnia rzecz to jest też to, że w służbie Panu jesteś trochę jak taki popękany garnek. Jest taki fragment z drugiego listu do Koryntian, w którym jest napisane, że przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, żeby z Boga była ta przeogromna moc, a nie z nas. I wielokrotnie w moim życiu było tak, że ja chciałam służyć nie mając żadnych ran. Tymczasem mam jedną bardzo wielką ranę. Tą raną był dla mnie rozwód moich rodziców i moja relacja z tatą, który wyjechał w pewnym momencie za granicę i tak naprawdę kontakt mamy do dzisiaj taki, wiecie, sporadyczny. Rozmawialiśmy ostatni raz może z miesiąc temu, widzieliśmy się, nie wiem, ze 2-3 lata. I trochę jest tak, że jakby mój tata, on cały czas deklaruje miłość do mnie, tylko ta miłość nie wychodzi poza słowa.
I w moim życiu była taka wielka wyrwa z tego powodu, wyrwa, której ja nie rozumiałam przez wiele lat, ponieważ moi rodzice się rozstali, jak miałam lat 19, czyli wcale nie byłam taka mała. A to, że mam różne dziury z tym związane, odkrywałam dopiero w tych pierwszych latach mojej dorosłości. Odkrywałam, że na przykład mam trudność w angażowaniu się w relacje, że w relacjach szczególnie z mężczyznami bardzo szukam opieki, że za poczucie bezpieczeństwa jestem w stanie bardzo dużo zrobić. No, jak pewnie możecie się domyśleć, to nie pomagało mi też w życiu konsekrowanym i w przyglądaniu się jemu, bo miałam tendencję na przykład do zakochiwania się w mężczyznach, którzy byli zajęci. Na przykład żonaci, albo na przykład księża. Czyli jakby takie relacje, w których wiecie, i tak nie było możliwości realizacji. I tu jest przy okazji ciekawe pytanie, słuchajcie, bo można by spytać, czy osoby konsekrowane, takie jak ja, albo jak siostry zakonne, albo jak księża, mają prawo się zakochiwać? Czy powinni się zakochiwać? Czy można się zakochać w życiu konsekrowanym? Albo z drugiej strony, z takiej waszej strony, czy można się zakochać w księdzu prowadzącym oazę? Ale miłe to jest? No właśnie, niby wszyscy wiedzą, że można, a jednak jest to pewien problem, nie? I powiem wam, że jakby ja mam doświadczenie takich zakochań, nie? I jakby i mam też doświadczenie tego, że można je bardzo różnie przeżywać. Kiedy jeszcze byłam taką madzią wchodzącą w dorosłość, to moim sposobem było, ja wcale nie jestem, w ogóle nie ma takiej możliwości, żebym się zakochała. Albo po ślubie, czy będąc po ślubie, można się zakochać w kimś innym niż twój mąż albo żona? No, o dziwo, można. No niestety, kochani, ślub, jakikolwiek by nie był, nie odcina nas od naszych potrzeb, od naszej kobiecości, od naszej męskości. To jest bardzo trudno przyjąć, bo czasem nam się wydaje, wiecie, no ja już jestem po konsekracji, po ślubie wieczystym od 7 lat, no to już nic się więcej nie powinno wydarzyć w moim życiu, nie? Już tylko iść i umierać. A tymczasem każdy dzień czasem jest wybieraniem tego, co wybrałam na nowo. I to nie ma znaczenia, w jakim jesteś powołaniu. Więc moim pierwszym etapem było mówienie sobie, że w ogóle nie ma takiej możliwości, żebym ja się zakochała. No oczywiście nie była to prawda. Jak już się przydarzyło i ja sobie po wielu po prostu ciężkich miesiącach to uświadomiłam, to była straszna po prostu rozpacz, amputacja relacji i generalnie wyszłam z tego naprawdę bardziej poobijana niż weszłam. W drugim przypadku, na etapie ślubów, też mi się przydarzyło zakochanie. Ja już przeżywałam trochę inaczej, już wiedziałam, że jest taka opcja, żeby się zakochać, ale myślałam sobie, nie, ja wcale nie jestem zakochana i starałam sobie wytłumaczyć sobie, że w ogóle nic takiego się nie wydarza. No i to też średnie efekty przyniosło, ponieważ no też skończyło się wielkim spustoszeniem we mnie, jakby znowu odcięciem relacji, znowu tym, że nie wiedziałam, co się dzieje, że moje poczucie bezpieczeństwa było mocno zachwiane. Ale najciekawsze jest dla mnie to, że ponieważ jestem już 7 lat po ślubach wieczystych, przydarzyło mi się zakochać po ślubie. No i ząk trochę, nie? Natomiast powiem wam, że bardzo ciekawe było dla mnie to, że w tym trzecim zakochaniu, już po ślubie, jakoś Pan Bóg mógł się odwołać do całej drogi, którą już przeszliśmy razem, do wszystkiego tego, co o sobie wiem. I to był pierwszy raz, kiedy udało mi się przeżyć zakochanie w jakimś człowieku, nie odsuwając się od Pana. Bo nie wiem, czy wy tak macie też, ale ja kiedy coś nabroję, to w ogóle mam ochotę się schować czasem do czarnej dziury. Już mi się modlić nie chcę i tak dalej, jeszcze się dobijam, po prostu biczek i biczuję, nie? A w tym zakochaniu po raz pierwszy udawało mi się nie odsuwać od Pana. Tylko przychodziłam właśnie do Niego na modlitwie i mówię, mu wiesz, jak jest. Przy Nim sobie płakałam. Przy Nim nazywałam sobie różne potrzeby, które mam. Przy Nim udało mi się to zakochanie przeżyć w sposób konstruktywny, czyli na przykład przypomnieć sobie, że jestem w stanie, no nie wiem, pojechać na drugi koniec Polski, żeby komuś pomóc.
wiecie, ja mam 36 lat, to już nie jest tak, jak zerwę noc, no to muszę odespać, no już nie wstanę i no, to już kosztuje, nie, kości bolą i tak dalej, nie. Więc przypomnienie sobie tego było czymś bardzo pięknym. Wejście w to zakochanie i zaproszenie do niego Pana Boga, już nie unikanie, nie mówienie sobie, że na pewno się nie wydarzy. I też nie mówienie sobie, nie, 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 w ogóle nic nie ma z mojej strony, na pewno mi się ten człowiek nie podoba, tylko mówienie, Panie Boże, ja chcę, żebyś Ty był królem tej relacji. Po prostu nie waż się mnie zostawić samej w tej sytuacji. Potrzebuję Ciebie, tęsknię za Tobą, ponieważ chcę być wierna Tobie i temu, co wybrałam. Słuchajcie, uczucia mają to do siebie, że przychodzą i odchodzą. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy są piękne, czy są trudne, one przychodzą i odchodzą, są jak takie morskie fale, nie? Przypływają i odpływają. To, jak będziemy je przeżywać, to jest trochę nasza robota na życie, nie? Ale Bóg chce uczestniczyć we wszystkich uczuciach, które masz. Bóg chce ci towarzyszyć, bo jeśli chce towarzyszyć mnie, to nie rozumiem, dlaczego nie miałby tego robić dla ciebie. I ja chciałam się z wami podzielić też takim utworem z pomocą tutaj fantastycznych muzyków. Nie wiem, czy wy wiecie, jakich macie fantastycznych muzyków, naprawdę. Jak nie wiecie, to po prostu wiedzcie, bo ja trochę jeżdżę po Polsce i naprawdę różne rzeczy słyszę. To, co macie tutaj, to jest klasa. Naprawdę. Mi jest aż wstyd z nimi śpiewać po prostu. W sensie siebie się wstydzę, nie ich. Ale naprawdę super, tu macie w Wołczynie, jestem pierwszy raz i chyba będę wysyłać pół świata tutaj, bo naprawdę, ja jestem jezuicka, natomiast to, co robią kapucyni, to jest świetna robota i myślę, że ja się o te powołania kapucyńskie też pomodlę, bo to by była dużo strata, gdyby ich nie było, naprawdę. I macie fantastyczną atmosferę. Więc chciałam się z wami podzielić taką muzyką. To jest utwór akurat, który sama napisałam, jak właśnie gdzieś zaczynałam studia, więc już sprzed wielu, wielu lat. I po tą chwilę bym się chciała z wami pomodlić. Słuchając słów tego utworu, zerknijcie w swoje serce. Może coś jest z dzisiejszego dnia albo z tego świadectwa, co jakoś cię poruszyło, z czym się zgadzasz albo nie zgadzasz. Jeśli tak jest, pozwól Panu w tym pracować. Pozwól Jemu się Tobą zająć. Panie Jezu, Ty znasz nasze serca, znasz nasze pragnienia, znasz nasze witraże, zaczęte, niedokończone. Chcę Cię uwielbić w mojej historii życia, w tym, co mi powiedziałeś dzisiaj na mszy. Jak Ci dziękowałam za to, że mogę tutaj być, za wszystko, co już zrobiłeś dla mnie, w tym, że Ty mi powiedziałeś, ale ja jeszcze nie skończyłam. I chcę Ci podziękować też w tym utworze za każdą osobę, która tutaj jest, za to, że z nimi też jeszcze nie skończyłeś, że z wieloma z nich dopiero zaczynasz. A może jeszcze nawet nie zaczęliście, ale wszystko jest przed Wami. Oddaję Ci siebie. Nie chcę dłużej kreślić moich dni. Ten scenariusz za mnie napisz Ty. W sercu chcę być wolną niczym ptak. Niech się Twoja wola stanie. Mówię tak. Nie chcę zatem iść, co krzyczy świat. Wierzę, że wypełnisz każdy brak. Pragnę, Panie, chwycić Twoją dłoń. W Tobie jest odpowiedź moja i mój dom. A ja będę tylko ufać, tylko patrzeć, tylko słuchać, tylko w Tobie mieć nadzieję. Twoja wola niech się dzieje. A ja będę tylko ufać, tylko patrzeć, tylko słuchać. Panie, jesteś moją siłą. Chcę, by już na zawsze było tak.
za tym iść, co krzyczy świat. Wierzę, że wypełnisz każdy brak. Pragnę, Panie, chwycić Twoją dłoń. W Tobie jest odpowiedź moja i mój dom. Tylko w Tobie mieć nadzieję, Twoja wola niech się dzieje. A ja będę tylko ufać, tylko patrzeć, tylko słuchać. Panie, jesteś moją siłą, chcę, by zawsze tak już było. Po mojej stronie chcę ufać Tobie, chcę ufać samej sobie. Żebyście spojrzeli na chwilę na swoje ręce, na swoje własne dłonie. Kiedy jest ofiarowanie na mszy świętej, to mówimy tam takie słowa: niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. I patrząc na swoje ręce, możesz zastanowić się, czy chcesz, żeby Bóg przyjął z Twoich rąk to, co możesz Mu dać. Panie, widzisz moje ręce, moje serce. Przyjmij ofiarę moich rąk na cześć i chwałę Twojego imienia. I proszę Cię, żeby to, co mogę Ci dać i to, co mogę od Ciebie przyjąć, było na mój pożytek i na pożytek całego Kościoła. Pomyśl sobie o swoich marzeniach, o swoich mocnych stronach, o swoich słabych stronach. Przyjmij, Panie, moje życie. Posłuż się moją siłą, posłuż się moją słabością. Może komuś pomoże moja słabość. Wiecie, kiedyś mieliśmy taki koncert i nasza koleżanka, która jest szefową zespołu i pianistką, pomyliła się chyba w 5 miejscach w jednym utworze. To się jej raczej nie zdarza. Natomiast po tym koncercie podeszło do niej tyle osób, które też są muzykami, i powiedziało jej: słuchaj, dzięki temu, że ty się pomyliłaś, to ja zrozumiałem, że nie jestem taki beznadziejny. Albo: słuchaj, no ja widziałem, że skoro nawet ty się mylisz, to ja się chyba nie muszę wstydzić i mogę też próbować. To mnie tak otworzyło. Jeśli chcesz żyć z Bogiem, nawet twoja słabość może się stać Jego siłą. Jeśli jesteś na to otwarty, jeśli tego chcesz,
prostu powiedz mu o tym. Wiecie, ja często mam poczucie, że jestem beznadziejna w moim życiu, naprawdę, w bardzo wielu sferach. Ale mój Bóg jest nadziejny i to mi musi wystarczyć. I to sprawia, że idziemy do przodu. Wystarczysz mi tylko Ty, to co myślisz, wystarczy mi. Wystarczysz mi tylko Ty, to co myślisz o mnie, Panie, jestem ważniejsza od tego, co myśli świat. Jeszcze raz ten refren. Ci, którzy się poczuwają, bierzcie go do serca. A ja będę tylko ufać, tylko patrzeć, tylko słuchać, tylko w Tobie mieć nadzieję. Twoja wola niech się dzieje. A ja będę tylko ufać, tylko patrzeć, tylko słuchać. Moją siłą chcę, by już na zawsze było tak. Niech tak będzie w waszym życiu. Amen. Już miałam spytać, gdzie są jacyś fajni prowadzący, bo ja już skończyłam, ale już są. Dzięki Bogu. Czy byłaby możliwość jeszcze? Trzy krótkie pytanka? Pewnie. Kto chętny? Ręka w górę. Mi kazali skończyć do 16, to skończyłam. No. Czas jest dla nas, Ani. Ja mam takie pytanie, którego proszę do siebie nie brać, natomiast ciekawi mnie, co się stanie, jeśli taka dziewica konsekrowana złamie swoje śluby? Czy ma jakieś konsekwencje za to? Czy generalnie jak to wygląda w takiej sytuacji? To znaczy, no myślę, że jeśli chodzi o konsekwencje złamania ślubów, to one niezależnie od powołania są zawsze takie same, tak? Czyli no jeśli łamiesz ślub, to łamiesz ślub, nie? W zależności od tego, jak bardzo to jest publiczne, no tak bardzo publiczne spotykają cię konsekwencje. Natomiast jeśli na przykład, nie wiem, ktoś wybrał taką formę życia konsekrowanego i zdecydowałby, że jednak nie i chciałby uporządkować swoją sytuację z Kościołem, tak samo jak, nie wiem, w małżeństwach, no jest taka opcja, że na przykład ktoś szuka, czy małżeństwo było ważnie zawarte, albo w przypadku księdza, że szuka możliwości dyspensy. W przypadku świeckiej konsekracji, no to jest tak, ja cywilnie nie mam zobowiązań, czyli jeśli bym chciała wziąć ślub cywilny, to po prostu idę do Urzędu Stanu Cywilnego i biorę, tak, bo nie mam cywilnie ślubu. Natomiast no jestem wtedy w odłączeniu od Kościoła. Tak, nie mogę uczestniczyć w sakramentach, jakby tak jak każdy, kto łamie ślub, który złożył. Natomiast w naszym przypadku chyba jest tak, że jeśli ktoś by szukał dyspensy, to trzeba z tym iść do biskupa miejsca, który konsekracji udzielał. Czy takie przypadki już były? Wydaje mi się, że tak, natomiast ja nie znam nikogo osobiście, więc też nie do końca wiem, jak taka droga miałaby wyglądać. Na jakimś etapie mojego własnego zakochania też oczywiście rozważałam różne scenariusze, ale żadnego na tyle poważnie, żeby iść i pytać o konkretne drogi. Raczej to było pytanie, jak pozostać w wierności. Więc no, myślę, że jakaś droga jest, natomiast jest ona skomplikowana, a jeśli ktoś nie chciałby sytuacji czyścić od strony kościelnej, no to konsekwencja jest taka sama, jak w przypadku każdego innego zobowiązania złożonego uroczyście, czyli jest to odłączenie od sakramentów. Dobrze, dziękuję. Tu jeszcze mamy pytanie. Czy istnieje taka możliwość, ale dla mężczyzn, czy to tylko dla kobiet?
To znaczy, jeśli chodzi o taką w pełni indywidualną formę życia konsekrowanego, to na ten moment w Polsce w pełni indywidualna jest, z tego co wiem, przewidziana dla kobiet. Jeśli chodzi o mężczyzn, to jest możliwość bycia w instytucie świeckim, a jeśli ktoś nie chce być w instytucie, to jest jeden taki instytut w Polsce, on się nazywa Instytut bodajże Chrystusa Króla, który daje możliwość mężczyznom życia w indywidualnej formie konsekracji i wtedy oni też mają skupienia raz w miesiącu bodajże w różnych tam miejscach Polski. To jest instytut, który przywędrował z Włoch. Wydaje mi się, że we Włoszech na przykład jest więcej opcji. Natomiast w Polsce, jeśli chodzi o taką w miarę indywidualną formę dla mężczyzn, jakiegoś takiego stałego zobowiązania potwierdzonego też przez Kościół, to jest to, jest to ten Instytut Chrystusa Króla, albo też inne instytuty, ale one raczej zakładają na przykład wspólne mieszkanie już. Więc dla panów jest trochę mniej opcji. Nie wiem, czy jest mniejsze zaufanie tutaj w tym temacie, czy o co chodzi, czy po prostu jest na razie jeszcze za mało chętnych, żeby to jakoś układać. Żeński głos. Ja tutaj do tych mężczyzn tylko, że są pustelnie dla mężczyzn też. To jest takie wymagające. Tak, w Kieldeckim jest dużo. Tak, pustelnie są, natomiast jeśli chodzi o taką formę życia w świecie, to jest to... Jest jakaś opcja, natomiast jest tego na ten moment niedużo. I może ostatnia osoba? Ktoś chętny? Tam z tyłu mamy pytanie. Fantastycznie, panowie mają, po prostu są bardziej odważni w zadawaniu pytań. Czy takie osoby mają jakąś formację, na przykład jakieś obowiązkowe rekolekcje, czy to bardziej samemu sobie? To znaczy, jeśli chodzi o taką główną wspólnotę, przy której jestem zaangażowana, to mogę sama wybrać jaką, natomiast no, nie ma sensu żyć życiem konsekrowanym i jak w ogóle nie uczestniczyć w tym, co daje Kościół, no bo po co wtedy, nie? Ale formacja taka, która jest obowiązkowa, jest zależna od diecezji. W naszym przypadku to są spotkania raz w miesiącu, raz na kilka miesięcy obowiązkowa rozmowa z formatorem naszym i zalecane rekolekcje przynajmniej raz w roku, albo nasze wewnętrzne, albo wspólne. Natomiast no, ojciec patrzy, czy jesteśmy obecni na tych spotkaniach, natomiast jak mnie czasem nie ma, bo pracuję albo wyjeżdżam, no to też nie ma z tym wielkiego problemu. Ale w każdej diecezji jest troszeczkę inaczej tutaj, w zależności od tego, jak ile jest dziewic w diecezji, jak jest to ustalone z biskupem miejsca. To się jeszcze kształtuje. Dziękuję mu uprzejmie. Mamy taki mały podarunek tutaj od naszego organizatora. Od razu pokażę, co mamy. Super. Ja kawy nie piję, ale ci, co ja piją, piję, uważają, że jest wspaniała. Nasza przez nas palona kawa Bonum oraz balsam kapucyński. To bardziej jako lek niż jakiś taki napitek. 28 ziół. Działa na wszelkie choroby przeszłe, przyszłe i teraźniejsze. Polecam. Kwestia wiary tutaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Na pewno będę lepiej śpiewać po tym balsamie.